San Mames Baria! Kłania się Państwu Dariusz Szpakowski. Mam zaszczyt komentować dla Państwa to spotkanie wraz z Jackiem Laskowskim. Dziś Athletic Bilbao zagra przeciwko Atletico Madryt. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Wyjściowo mamy system 4-3-3, trzech napastników, w tym środkowego nieco z przodu. Ustawienie zrównoważone, ale i raczej ofensywne. Szeroko grający boczni napastnicy mają... Aduriz! Bramkarz pewnie łapie piłkę. Antoine Griezmann. Saul. Ciekawe, jak rozegra Atletico Madryt ten rzut rożny. Koke, dośrodkowanie spod chorągiewki. Szykuje się do dośrodkowania. I Atletico Madryt od rzutu z autu. Diego Costa. Nie będzie już z tej akcji zagrożenia. Piłka poza boiskiem, mamy aut bramkowy. Antoine Griezmann, francuski napastnik, grywający czasami również na lewym skrzydle. Co może nam dzisiaj pokazać? Griezmann jest przede wszystkim świetny w wykańczaniu akcji. Jest szybki i dobrze panuje nad piłką, ale też potrafi fantastycznie przerzucić ciężar gry w inny rejon boiska celnym długim podaniem. Musi jednak uważać, bo łatwo złapać go w pułapkę offside'ową. Diego Costa. Piłkę ma Griezmann. Atletico atakuje. Diego Costa. Czy będzie prowadzenie? Jest! Gol! Rzeczywiście, teraz oni dyktują warunki! Nadarzyła się okazja i ją wykorzystali. Teraz tylko muszą pamiętać, że gra toczy się do ostatniego gwizdka. Nie wolno im spocząć na laurach. Wydawało się, że piłka wyjdzie za bramkę, ale jednak odbiła się od słupka prosto do bramki. Miał naprawdę sporo szczęścia z tym strzałem i zastanawiam się, czy nie zeszła mu trochę piłka z nogi. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1-0. Dani Garcia. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Ależ tam się przedarł. Uderza Griezmann. I nie ma bramki. Bramkarz był tam, gdzie powinien. Klasowa interwencja naprawdę najwyższej próby. Koke z rogu. Poza linią końcową piłka i mamy kolejny rzut rożny. To granie piłki z rzut rożnego. Mogło być groźnie po tym rożnym, ale bramkarz był na posterunku. Aduriz. De Marcos. Rodrigo. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Świetnie to zrobił! Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Raul Garcia. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Powinien grać w pole karne. Saul! Dobre, dalekie wybicie. Koke. Centruje w pole karne Koke. Piłkarze Atletico zmierzają w pole karne. Będzie rzut rożny. Godin! Za moment Atletico Madryt rozpocznie od rzutu z autu. Savic. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Dobre podanie, minęło linię obrony. Patrzy, gdzie koledzy. Aduriz.
Sędzia wychwytuje, jest spalony. Savić. Diego Costa. No, już blisko pole karne. No, tu niewiele brakowało, żeby uniknąć spalonego, chociaż zawodnik i tak nie miałby stuprocentowej sytuacji. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Saul, no piłkę odebrał i stracił. Piłka opuszcza boisko, będzie rzut rożny dla Atletico. Koke, dośrodkowanie jest pod chorągiewki. Ale świetnie, sięgnął teraz piłkę nad głowami piłkarzy. Znakomicie, w tempo. Lemar! Dwa oblężenie bramki rywali. Będziemy mieli kolejny rzut rożny. Koke z rogu. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Saul. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Diego Costa. Koke. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. No w takich sytuacjach sędzia zazwyczaj wstrzymuje grę i tak właśnie się stało. Kontuzjowany zawodnik musiał zejść z murawy, a mecz zaraz rozpocznie się od rzutu sędziowskiego. Antoine Griezmann. Atletico przesuwa się z piłką. Jest zawodnik na czystej pozycji. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Trener zadowolony, że jego drużyna kontroluje przebieg meczu. No, 2 do 0. Ofensywna gra popłaca. Jeraj. Dani Garcia. Lemar. Beniat. Williams. No, może być groźnie. Muniain! Bramkarz łapie piłkę i uspokaja obrońców. Griezmann. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Piłka na dalszy słupek. Uderza Griezmann. Nie ma gola. Atletico ma rzut rożny. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Piłka wybita z pola karnego. No, uderzenie jest bardzo daleka i piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. Absolutnie fantastyczny występ w tym spotkaniu. Jest chyba najlepszy spośród wszystkich aktorów tego widowiska. Tak, może być naprawdę zadowolony ze swojej dzisiejszej gry. Jest w doskonałej dyspozycji, aktywny pod bramką rywala, co właśnie widzimy na analizie jego strzałów. Na tej jednej bramce chyba się nie skończy. Saul! Ależ fantastyczna obrona! Nie wiem, który to już rzut rożny z rzędu. Pomyliłem się w liczeniu. Piłka dośrodkowana z rogu. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Lemar. 2 do 0 po pierwszych 40.
I już rozpoczęli. Atletico po dobrej połowie zechce pewnie od razu dobrze wejść w drugą. Antoine Griezmann ma dobrą okazję do strzału. To niesamowite. Od kilku minut próbują zagrozić rywalowi z rzutu rożnego. Centruje z rogu w pole karne. Strzał Griezmana. Gol, ale spek. Trafia do własnej bramki. Mamy powtórkę. Kontrowersji nie będzie. Ewidentny gol samobójczy. Nie wiem, co chciał zrobić w tej sytuacji, ale zdecydowanie mu nie wyszło. Spójrzmy na to z innego kąta. No, wręcz i rywali strzelił goli. Bramka samobójcza, to zawsze boli. Dani Garcia. Raul Garcia. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Znowu celne podanie tego zawodnika. Diego Costa. No chyba nie sądził, że... No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Raul Garcia. Ależ pechowe podanie i strata. Diego Costa. Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowej. Pewna interwencja bramkarza. Nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Nie oddali strzału. Bramkarz ubiegł rywali. Griezmann. Lemar. Teraz Costa. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Aut dla Atletico. Lemar. Rodrigo. Saul. Diego Costa. Saul! Ładnie się znalazł na skrzydle. Mogą teraz skarcić rywali. Savić. Saul. Tomas. Piłka w pole karne, Diego Costa. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. I będziemy mieli kolejny rzut rożny, który to już z rzędu. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Piłka posłana stanowczo za wysoko nad poprzeczką. I tu Raspe. De Marcos. Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. Świetnie zablokowana ta centra. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Aduriz. I teraz świetna interwencja bramkarza. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Athletic Bilbao wprowadza nowego zawodnika. Diego Godin. Rodrigo. Saul. Antoine Griezmann. Ale wspaniale teraz! Łatwo zwalczyć. Złapał ten strzał z daleka bramkarz. Ma na skrzydle dużo swobody. Schodzi teraz do środka. Walczy tam. Ale dał teraz popis talentu bramkarskiego. Ustawiają się zawodnicy w polu obu drużyn. Będzie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Wrzutka w pole karne. Aj, szkoda tej sytuacji. Zachował spokój, oddał mierzony strzał, ale zabrakło paru centymetrów. Gdyby tylko zamknął oczy i kropnął z całej siły w światło bramki, to z tej odległości bramkarz chyba nie miałby najmniejszych szans. Gelson Martins. Blisko pole karne.
Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. I tu Raspe. Saul. Antoine Griezmann. Gelson Martins. Saul. Za moment Atletico Madryt rozpocznie od rzutu z autu. Zmiana w Athletic Bilbao. Griezmann. Gelson Martins. No z tak daleka nie da się zaskoczyć bramkarza. Ładny atak skrzydłem, no i może dośrodkowywać. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Nikt teraz nie przeszkadza. Centra w pole karne, przepychanki. Nie miał żadnych problemów z łapaniem tego dośrodkowania. Thomas. Do końca meczu 9 minut. Griezmann. Lemar. Antoine Griezmann. Griezmann! Będzie bramka! Ach, szkoda! Nie trafił dobrze. Będzie wznawiał bramkarz. Nie poradził sobie z presją. Podjął nie najlepszą decyzję. No i cóż, teraz pewnie sobie pluje w brodę. Chociaż był blisko. To jest jednostronne spotkanie. Ostatnie minuty na pewno niczego nie zmienią. Raul Garcia. Maduris. Przejmuje piłkę na skrzydle. Ostatnie 4 minuty regulaminowego czasu gry przed nami. Lemar. Nikola Kalinic. Uderza Griezmann. Niestety zmarnowali okazję, ale w sumie mogą sobie na to pozwolić, bo przecież prowadzą. Kibice gospodarzy gwiżdżą, niezadowoleni z postawy swojego zespołu. Rzeczywiście, trzeba przyznać, że to nie ich dzień, ale może przydałoby się tu raczej... I tu Raspe. Williams. DeMarcos. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Godin oddala zagrożenie. Thomas. Nikola Kalinic. Atletico przesuwa się z piłką w stronę bramki przeciwnika. Jest okazja do strzału. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Williams. Koniec spotkania.